Dobra, także witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj będziemy talerzować ściernisko po owsie. Jest dosyć sucho, nie wiem jak ta talerzówka będzie się wbijać, czy w ogóle będzie chciała wchodzić w ziemię. Ale muszę ją najpierw tu trochę poustawiać. Obciążniki są dołożone. Jakie miałem, to takie założyłem. Tylko ściągnąłem obciążniki z przodu wcześniej i teraz nie wiem jak to w ogóle będzie dźwigać, no ale dobra. Może jako tako sobie poradzi. Coś ich tam miesza, ale... To będzie problem ze skręcaniem. Nie ma nic obciążników na przodzie i przodek znosi. Tutaj ten obok owiec jest na zielonkę posiany, także nie pytajcie się czego, nie jest wykombajnowany ani nic. Gorzej nie jest. Chociaż tym bardziej, że tu było wcześniej z ugoru orane, także... Chociaż tę górę zruszać, bo tu i tak tu nie poplu się tak zasieje. Jeszcze nie wiem, czy jej pasuje. Dobrze, bo wspomagania nie trzeba. Kręci się jak w samochodzie.
tak jeszcze dwa obciążniki pasuje mi dołożyć na przód, bo to jest tam nie będzie. Klapek mi się ześliznął z gazu. Dobra, jeszcze trzeci raz. Jeszcze tutaj te końce przejadę 2-3 razy. Z tej strony w sumie nawet lepiej to idzie. Nie tak źle to wygląda. W tamtym roku jeździłem bez obciążników na przodzie i dosyć, znaczy nie, co ja mówię na przodzie, na talerzówce i to tak strasznie licho robiło, a teraz tak staram się brać na pół tego i w miarę to robi. No tak, teraz jeżdżę, a nie wiem czy mi się znowu nagrywa film. Trzeba opatrzyć. A
jest, dobra, 18 minut. Oho. Kto to tyle będzie oglądał? Prawdopodobnie ten film będzie w formie chyba jakiegoś vloga, bo też za bardzo nie chciało mi się jakoś ustawiać statywu i nagrywać, tylko od razu tak się nagrało z głowy. Sterowności zero. Posłuchajcie dźwięku 30, bo fajnie sobie chodzi. Jeszcze zobaczę, czy mi się będzie chciało, ale może to dzisiaj pobronuję w sumie. No na tej stronie się już ciężej talerzówka ma wbijać.
ciśnienie, można jeździć. Ale to co zrobię? Póki obciążników nie będzie, to będzie skakał do przodu i uciekał na boki, ale myślę, że kupię obciążniki do przodu i bo te dokładane to znowu to też nie za bardzo. Te ostatnie co miałem, te takie dorobione, bo ostatnio jak chciałem też jechać po gałęzie, to z tyłu miałem rębak zapięty, a z przodu już nie mogłem wziąć przyczepki, bo przez to, że te obciążniki miałem przykręcone właśnie do tych czterech śrub, co był zaczep. Także musiałem odkręcić te obciążniki, a nie chciało mi się ich stworzyć na kręcach. Roboty trochę jeszcze. Mi się to podobało. Czy to będzie słychać, jak ja tak mówię, a ciągnik głośno schodzi, ale może coś usłyszycie.
Jeszcze ten rozdzielacz mi tu cały czas kwicy. A żeby go robić, to trzeba ściągać cały plecak, a to się mija z celem. Tak, talerzówką jeżdżę dwa razy.